Witam, witam, jestem Ghost. No i cóż, dalej męczymy Half-Life'a. Cóż ciekawego mam do powiedzenia? Nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Jak zwykle, no, kolejny rozdział się zaczyna. Office Complex. Chwilkę tylko sprawdzę. No, dobra. Office Complex, jak sama nazwa mówi, czekają nas biura. No i rzeczywiście. Ale fajnie. Prąd zabija headcraby. Nawet robi dziurę w podłodze. Mamy latarkę. I tutaj nie jest tak jak w Half-Life'ie twarze. O! Oh. Oh. Ale fajne. Zjadło naukowca. Teraz go będzie tak rzuć. Nie jest tak jak w Half-Life 2, że sprint jest razem z latarką, na szczęście. W sumie to tutaj nawet nie ma sprintu. Teraz tak zauważyłem. Ale jakby nie patrzeć, nie jest potrzebny, bo Gordon sam z siebie biega dosyć szybko. Dobra, prąd wyłączyliśmy. Patrzcie, robale łażą w tym, w automacie z jedzeniem. Rozbiegły się. Dobra. Tutaj nie ma już prądu. A co by było, gdybyśmy poszli w tą stronę? O, ale fajne. Chyba tutaj nie byłem. Amunicja, dobrze, dobrze. Jak już wspominałem w pierwszym odcinku, tutaj jest, jeśli chodzi o amunicję, to jest straszna masakra. Bo amunicji praktycznie nie ma wcale. Dobra. Wróćmy się na główny korytarz. Dzisiaj mam nadzieję załatwić już gierkę, muszę ją pożyczyć. Będę z niej robił let's play, a jaka to gra, to zobaczycie przy okazji, jak już ją nagram. Mogę powiedzieć tylko tyle, że gra jest strasznie klimatyczna i fajna. No skocz. Apteczki takie jak w Half-Life 2 mniej więcej, tylko inaczej wyglądają. Wiszą sobie na ścianie i możemy sobie jeść do woli. I możemy... O, wyłączyłem prąd. Mogę teraz sobie spokojnie wejść do wody. Zgasiłem światło. Po prostu. Headcraby w szybach wentylacyjnych to też jest taki znak rozpoznawczy tej gry, coś jak One. Half-Life bez headcrabów w szybie wentylacyjnym to nie Half-Life. To jest taka żelazna zasada. Ups. No, tutaj jesteśmy. Tutaj dosyć często zdarza się tak, że... Ups. Robaki. Że mamy na przykład zamknięte drzwi, idziemy dookoła, a potem wychodzimy przy tych drzwiach i możemy je sobie otworzyć. W sumie nie wiem po co, ale tak jest. Możemy przesuwać skrzynki, to też taka jakby element nowoczesny, jeśli chodzi o gry w czasach, kiedy ta produkcja została wydana, bo wtedy to nie było normalne, że możemy sobie aż tak ingerować w otoczenie. No, w sumie też dzięki właśnie takim szczegółom jak przesuwanie skrzynek, jak to, że nasza postać nie jest super bohaterem, tylko zwykłym naukowcem. A, gincie! O czym tutaj mówiłem? Aha, no właśnie dzięki tego typu elementom ta gra jest tak popularna i Wealth tyle się na niej dorobiło. O, jest nasz kolega. Trzeba uważać, bo on może do nas strzelić. Ale olejemy go. Cześć. Tu sklepik jest. Who is responsible for this mess?
O, patrzcie tu. Wow. Flaki. Mnie osobiście to nie złapało, ale znam kilka osób, które grały w tą grę. Uwaga, chwila. No i zaraz umrę. Chyba spokój. Znam kilka osób, które grały w tą grę mniej więcej w latach jej, no, świetności, nowoczesności, kiedy ona została wydana. I autentycznie bali się potworów w tej grze. Chociaż nie trudno zgadnąć, po tym jaka ta gra jest stara, to były lata temu. No ale jednak. Spotkaliśmy nowy typ przeciwnika. Są to warty, które w drugiej części są nam przyjazne. A dlaczego są nam przyjazne, to się dowiemy jeszcze. W tej grze się dowiemy. Pod koniec tej gry dowiemy się, dlaczego one w drugiej części będą nam. No. Dowiemy się, dlaczego w drugiej części będą nam przyjazne, a tutaj nie są. Chodź. To jest akurat niezbyt udany tryb interakcji, że oni muszą za nami iść, bo oni często się o coś blokują. Ale to też takie urozmaicenie, że prowadzimy tam, nie wiem, kolegów, żeby nam otworzyli przejście, które jest tu. Niestety zabrakło mi amunicji. O, to jest jeszcze jeden. Stój, bo cię wciągnie. No właśnie. Chodź, ty mi otworzysz. Pospiesz się, bo wciągnie ciebie. O. No, let's go, chodź. Tam jest działko. Gincie. Wybuchowa beczka. Wybuchowa skrzynka. To jest. Nie, w sumie nie. Chciałem powiedzieć, że to jest jedna z niewielu gier, w której są wybuchowe skrzynki, a nie wybuchowe beczki. Ale to nieprawda, bo są też wybuchowe beczki. Tylko jeszcze nie tutaj. Będą później. Strasznie boli mnie brak amunicji w tej grze, bo bicie wszystkiego ze złomu nie jest szczytem marzeń Gordona Freemana. O! Cześć. Może dasz coś? Nie ma pełnego życia. Ale klimatycznie. Umierać, robaki. Umarły? Nie. Jeszcze ty. Dawaj, dawaj. Na gołe łomy. A kto umarł, ten nie żyje. Kosmitów też się dotyczy. Więc gdzie mam iść? Tam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, skoro ktoś to zablokował, to chyba powinno być zablokowane. W ogóle rozwala mnie prędkość, jaką Gordon uderza tym łomem. Patrzcie na to. No. Nie rozpadli się, rozpaćkał się. O. Na hita. Nie mogę trafić. Ja jestem zły. Psuję trupy. O! Popatrzmy, co robią. Ale ja chyba póki ich nie zaatakujemy, oni nas oleją. Albo i nie.
Tak, chwila. O. O, teraz. Jak mnie zagłuszało przez cały ten czas, jeżeli muzyka mnie zagłuszała, no to wiedzcie, że nic ciekawego nie mówiłem. I nie warto tego słuchać, warto było oglądać grę. A teraz otworzyłem chłodnie i się wylała woda. Oh no. I chłodnia się zamknęła. Trzeba iść, z tego co pamiętam, nawet nie warto iść prosto tamtędy, bo od razu lepiej iść tutaj. Chociaż nie. Tak będziemy musieli zejść na dół, bo tam trzeba przełączyć przełącznik, który odpali nam taką windę, czy coś w ten deseń. Opulujący ufol. Stychaj! Wszyscy? Nie. Dobra, i tak to tutaj na łatwym poziomie trudności dwóch kosmitów zabrało mi pół życia. jak wspomniałem, ta gra nie jest łatwa. Ale czy to źle? Przynajmniej jest wyzwaniem. Teraz już się takich gier nie robi, wszyscy stawiają na... O! Co tu się wyprawia? O, oh, no! Wywaliłem granata. No to kolejna broń zebrana. Granacik. Windę włączyłem. To teraz tu. Taka podpowiedź, jeżeli chodzi o nową grę, z jakiej będzie Let's Play, często będą widoki tak jak ten, to znaczy będziemy kucać w jakichś szybach wentylacyjnych, będziemy patrzeć, ale to nie jest taka typowa skradanka. Ta gra jest zrobiona na podstawie filmu, ale nie jest głupią filmówką, jest w niej fajny bohater i się dużo zabija. O, więcej nie powiem, bo bym za dużo zdradził. Może ktoś zgadnie, jeżeli nie, to żadna strata, bo Let's Play ukaże się już niedługo. Mam nadzieję, że dzisiaj będę miał już tą grę, więc pogram sobie w nią tak, albo nie, będę jechał na czysto, nie będę sobie przypominał jej. Zainstaluję i będę grał. Będę to z wielką chęcią nagrywał, bo straszną mam ochotę w nią zagrać, w sumie tak samo jak w Half-Life'a. Więc gram i patrzę, co tu się dzieje. Wpadliśmy do jakiegoś pomieszczenia, pełno tutaj szybów wentylacyjnych, pełno kości. Ha, i pułapka. Ale damy się złapać, bo zabijemy tego tam na górze na hita. O, amunicja do strzelby. I do pistoletu. Strzelba też nowa broń, której jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli w najbliższej, boom, przyszłości. Z tego co pamiętam. Na szczęście latarka nie zużywa się tak szybko jak w dwójce. W ogóle zużywanie latarek jest dla mnie takim trochę przebajeżonym, nie wiem, wymysłem twórców gier, bo z jakiej racji latarka miałaby nam się zużywać? Czy ja już tutaj nie byłem? Nie. Może amunicja z kolegi wypadła. Apteczka by się przydała. Dosyć często będziecie słyszeć... O! LOL! To po co ja tu przechodziłem? O, może pójdę schodami do góry. Może po to. Dosyć często będę mówił... Zdanie, uwaga! Apteczka by się przydała. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zawsze apteczka by się przydała. Nawet jak mamy całe życie, apteczka i tak by się przydała. Co ty robisz, kolego? Właśnie, zombie wywalił ścianę. O, chyba będzie zaraz nowa broń, o ile się nie mylę, a... Nie, mylę się. Kurde, jakie te zombie są silne. Niby taki zombie, a zabiera całkiem sporo życia. O, padł. Jest, nowa broń. O, przyjemnie.
granaty. Tu już mamy całkiem ładny arsenał. Granaty, strzelba, pistolet, łom. Pobawimy się tą strzelbą. Uwaga, tutaj skok wiary. O, kolega spadnie. Pomożemy mu. Lecisz. Dawaj, bungee. Nie, szkoda na jego amunicji. Amunicja tutaj to jest złoto. To jest normalnie złoto. Tak czy siak go nie uratujemy, to tak dlatego do niego strzelam. On, o. O. Przeleciał przez teksturę. Może twórcy nie pomyśleli o tym, że jednak będę patrzył, co się z nim dzieje. Gordon to jest w ogóle super hero. Dlaczego? Bo używa drabiny bez rąk. Ciemność widzę. I co? Aha, wczytywanie. We've got hostiles. Znaczy, mamy zakładników, znaczy... Kula odporna szyba. We've got hostiles, znaczy... Zakładam, że będziemy walczyć już tutaj z ludźmi. Dobrze zakładam. Zamykamy za sobą przejścia. Czemu? No nie wiem. Co prawda niespecjalnie możemy dotknąć tych laserów. Nie, one chyba nie wybuchają, tylko włączą działko, które znajduje się tam. Tak. Nie mamy wyboru, więc tak to wejdziemy. O! Na szczęście działko okazało się nie być aż tak silne i padło na... O! Nowa broń. Padło na hita. Co to za broń? To jest pistolet maszynowy. Znaczy... Jedni by to nazwali karabinem, inni jeszcze czymś, ale to jest pistolet maszynowy. Czemu zamykamy te wrota? Bo za nami będą się respić kosmici, którzy będą się tam respić w nieskończoność. No jak zamkniemy, to już nie będą. O! To jest wybuchające, to jest mina. Do miny można w sumie strzelić, a ona wtedy wybuchnie i można sobie spokojnie przejść. Ale tutaj byśmy zginęli, bo jesteśmy za blisko, więc... A! Przeskoczymy, pod tą przejdziemy. Oczywiście potem będziemy mogli sami je rozkładać, aczkolwiek... Ale przycięło. Aczkolwiek to jest tak średnio skuteczna broń. Znikające puszki. Zjawiska paranormalne, fir normalnie. Ach, apteczka to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tam wejdziemy potem. Ła! To bym się teraz wpakował na pewną śmierć. I tu będzie taki głupi moment, że ja tam pewnie wejdę. O! Fart. Zaraz mi któryś wlezie w tą kreskę i mnie załatwi. Nie mogę zniszczyć tych wieżyczek. Bo jak do nich strzelę, to one zaczną też strzelać, a nie mam specjalnie szans z dwiema. Ups. No między innymi zamykamy też te grodzie, żeby się uchronić przed strzelającymi wieżyczkami. Tutaj jest zło, bo tutaj jest ślisko. Ile tych wieżyczek tam jest? Too much. Chociaż nie. Powalczymy z nimi, zapolujemy na wieżyczki. Do tej się zbliżymy. Uwaga. Jedna zniszczona. O, no i dobra. I się zamyka włas. Ciekawe, co by się stało, gdybym nie zdążył. To mnie ciekawi. Znaczy teraz muszę uważać na miny.
No, całkiem nieźle. Myślę, że mogę zakończyć ten odcinek. Taki 20 minut to będzie moim zdaniem sam raz. O, są żołnierze. Patrzcie, patrzcie. Trzy strzały z shotguna i to jest zło. Bo oni nie chcą ginąć, są zbyt silni. Ale o tym źle porozmawiamy w następnym odcinku, na który zapraszam już niedługo się ukaże. Pamiętajcie, aby komentować, subskrybować, dawać te, no, jak to się nazywa, kciuki w górę. O, i tyle. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia, cześć.